Państwa, dziś znajdujemy się w miejscowości Rybna. Jest to jedna z interesujących wiosek naszej gminy. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, ale nie każdy wie, czego szukać. Proszę Państwa, historia Rybnej sięga zamierzchłych czasów średniowiecza. Jedna z najstarszych informacji o miejscowości pochodzi z roku 1320, kiedy znalazła się na granicy pomiędzy księstwem opolskim i księstwem wrocławskim, jednak po stronie tego drugiego. Od tego czasu, od 1320 roku, aż do 1975, Rybna była częścią Dolnego Śląska. I proszę Państwa, jest to jedna z dwóch miejscowości dolnośląskich, które znajdują się na lewym brzegu rzeki Stobrawy. Więc jeżeli Państwo są zainteresowani znalezieniem drugiej miejscowości, proszę o chwilę cierpliwości. Niedługo pojawi się ona również w naszym cyklu. Proszę Państwa, Rybna ma w swojej historii wiele ciekawych momentów. Znajdował się tutaj książęcy, później cesarski folwark. Znajdowało się wiele ciekawych obiektów związanych z życiem codziennym. Jednym z nich, nieodłącznie związanym z historią Śląska, jest śluza na rzece Odrze, która będzie pokazana w filmie w drugiej części tego odcinka. Niestety nasza ziemia ma też trudne momenty w swojej historii, momenty tragiczne, o których już tutaj była mowa. W XX wieku wydarzyły się rzeczy straszne. Jedna z nich miała miejsce właśnie tutaj. Za moimi plecami znajdują się budynki dawnego folwarku, w którym w latach 30. urządzono siedzibę obozu służby pracy Rzeszy, Reichsarbeitsdienst. Była to organizacja, której celem było szkolenie na potrzeby wojskowe i na potrzeby cywilne młodych mężczyzn, aby poprzez pracę dostosowywali się do drylu wojskowego. Jednak to nie było najczarniejszą kartą tego miejsca. Po opuszczeniu obozu przez Reichsarbeitsdienst w 1941 roku ulokowano tutaj obóz przejściowy dla ludności żydowskiej, którą przesiedlano z Wrocławia. Wrocławscy Żydzi należeli do elity ówczesnego Breslau, zajmowali wiele eksponowanych, najlepszych lokalizacji, najlepszych domów i mieszkań. Władze niemieckie, mając swoje potrzeby, zarówno racjonalne, jak i motywowane ideologicznie, z czasem usuwały żydowskich mieszkańców swojego miasta. Część z nich trafiła do obozu przejściowego w Rybnej, gdzie przebywało łącznie przez cały niemal półtoraroczny okres jego istnienia ponad 500 osób. Oczywiście nie wszyscy naraz. Niektóre z tych osób zmarły w Rybnej, jednak co do ich liczby nie jesteśmy w stanie nic szczegółowego powiedzieć. W miejscu tym czekali oni na swój dalszy, niestety tragiczny los. Wszyscy mieszkańcy obozu przejściowego ostatecznie trafili do obozów koncentracyjnych, do obozu w Terezinie na terenie Czech, a następnie lub bezpośrednio do obozu Auschwitz-Birkenau. Około kilkanaście osób przeżyło wojnę spośród mieszkańców tego obozu przejściowego. Jako ciekawostkę można dodać, że większość mieszkańców stanowili emeryci. Ludzie w wieku 65+. Najstarszym mieszkańcem był mężczyzna w wieku lat 90. Ale oprócz emerytów znaleźli się tutaj także najmłodsi członkowie społeczności żydowskiej, łącznie z kilkorgiem małych dzieci. Przez krótki czas istniała tutaj nawet dla nich szkoła, to znaczy nauczyciel narodowości żydowskiej, który był tu internowany w ramach swoich obowiązków, uczył dzieci. O tragicznej historii tego miejsca możecie Państwo również przeczytać w książce, która jest dostępna
piękna w bibliotece publicznej w Popielowie.